Więc jeszcze raz dziękuję Rigersowi Halili za to zaproszenie. Prawda jest taka, że spotkaliśmy się w obliczu wojny z Rigersem, czyli w obliczu wojen w Jugosławii. I to jest dla mnie inicjacja w doświadczenie wojny jako człowieka pogranicza i jako człowieka, który próbuje budować mosty na pograniczach. Bardzo wcześnie, jak tylko żeśmy zaczęli istnieć w 1990 roku, mówię teraz o sejneńskim pograniczu, musieliśmy się skonfrontować z wojną na pograniczach, czyli z tym, co się dzieje w byłej Jugosławii. I już wtedy opuściliśmy tą strefę komfortu, w której mogliśmy się trzymać od wojny z dala. Tym bardziej to jest dzisiaj prawdą o naszej rzeczywistości, naszej postawie. Podkreślam to dlatego, że jak Rigels powiedział o czynieniu dobra, no to często rozumiemy to jako coś bardzo dalekiego od wojny. I właśnie dobra uczyliśmy się, moje pokolenie uczyło się, manifestując swoje antywojenne postawy. Wychowywaliśmy się w Europie po 1945 roku dla pokoju, w Europie dla pokoju, gdzie w perspektywie mieliśmy taki kantowski, wieczny pokój. I powoli odkrywaliśmy, że ta opowieść o Europie pokoju, czy o świecie pokoju jest gdzieś od wewnątrz bardzo zafałszowana. Więc to, co dzisiaj będę Państwu mówił jako lekcji ukraińskiej, mocno dotyczyć będzie stawaniu w obliczu wojny. Wczoraj na takim spotkaniu, które mieliśmy na Śląsku, i Akiwa, jedna z ukraińskich poetek, która jest teraz z nami, mówiła, że w odróżnieniu, tak jej się wydawało, od naszego polskiego doświadczenia, ona jako Ukrainka nie zna przerwy w wojnie. Nie zna takiego momentu, żeby jej nie było. I trudno w takim kontekście myśleć o byciu poza wojną. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, bo wspominaliśmy z Mają Komorowską tuż przed tym spotkaniem z Sierhija Żadana z Charkowa, jak go pierwszy raz spotkałem, to było ponad 10 lat temu w Charkowie, spotkałem człowieka, który miał taką postawę serca pacyfistyczną i otwartą wobec świata. Ale on już wtedy wiedział, spotkałem człowieka, który już wtedy wiedział, że przyjdzie mu stoczyć walkę. Że będzie musiał stanąć na froncie, że to jest to, co w jego historii, w jego losie jest nieodwracalne. A mając doświadczenie był Jugosławii, znakomicie go wtedy rozumiałem. Dzisiaj może już to do Państwa dotarło, ale otrzymaliśmy z agencji prasowych taką wiadomość o kolejnej wypowiedzi papieża Franciszka, który dla jakiegoś belgijskiego portalu katolickiego powiedział, że jest to dla niego bardzo bolesne, ale nie może opowiedzieć się po żadnej ze stron w tej wojnie. I że wojna jako taka to zło samo w sobie. Gdybym miał dopowiedzieć jego myśl do końca i pozycji, z jakiej wychodzi, to bym powiedział, no właśnie, gdyby nie podjęli broni ci Ukraińcy, to nie miałbym problemu ze stanięciem po ich stronie. Łatwo jest stanąć po stronie ofiary, która się nie broni, jest bezbronna i jest mordowana. Trudno może to sobie wyobrazić, ale taka była nasza dzisiaj, myślę, że nasze serca buntują się wobec wypowiedzi Franciszka. Ale trudno sobie to uzmysłowić, że przez wiele lat wojny w Jugosławii taką postawę zajmowaliśmy.
dożywialiśmy ofiary, wysyłaliśmy pomoc humanitarną i czuliśmy się z tym dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo o tym, ale że było embargo na dostawy broni do byłej Jugosławii. Nie można było im pomóc zbrojnie. Wykraczało to poza wartości nasze europejskie, jak żeśmy sobie je nazwali, po 1945 roku. Otóż to jest właśnie to, z czym będę musiał się zmierzyć podczas tego wykładu, bo to jest właśnie kultura. Będę mówił o wojnie, a kulturze. Rozumiejąc kulturę jako zespół wartości, która decyduje o tym, jak myślimy, jakie postawy w świecie zajmujemy, o naszym mindset, o tym, co decyduje o naszych postawach, wyborach w tak granicznych sytuacjach. Stefan Kwin, polski pisarz, intelektualista, którego szanujemy, przynajmniej ja osobiście bardzo, udzielił takiego wywiadu kilka miesięcy temu dla Gazety Wyborczej, w której próbując mówić często humanistom, to się zdarza, nie już ze strony, jakby mając poczucie słabości swojej jako humanista, chciał mówić twardym językiem o rzeczywistości, świecie, jak on wygląda, i powiedział o tym, kto zwycięża, decyduje to, kto ma więcej czołgów. Nieprawda. Można mieć bardzo dużo czołgów, można mieć najlepsze samoloty na świecie, ale nie wypuścić ich z lotniska swojego. I to, że one nie zostaną wypuszczone, w dużej mierze o tym decyduje kultura, w jakiej wzrastamy i która stoi za naszymi wyborami. Oczywiście nie tylko, są pewne strategiczne, jak to się mówi, geopolityczne powody, ale nie możemy wycofać z tego sfery kultury. W Jugosławii czekaliśmy 3 lata oblężonego Sarajewa, żeby w jeden dzień, przez kilka godzin zainterweniować i położyć kres tej wojny. I nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego nie zaatakowaliśmy 3 lata wcześniej. Zginęło w międzyczasie dziesiątki tysięcy ludzi w Sarajewie. Nikt w Europie nie czuje się za to odpowiedzialny. Ale to, że czekaliśmy 3 lata, w dużej mierze decydowała o tym kultura. To, jak żeśmy sobie nasze wartości, nasze postawy ponazywali w Europie. Więc to, co czyni dzisiaj Ukraina, Ukraińcy, zmienia, właśnie dlatego specjalnie to przywołuję, te wcześniejsze konteksty, bo mam poczucie, że ta wojna stawia nas zupełnie w jakimś obliczu nowego horyzontu, jakiejś generalnej zmiany, którą powinniśmy sobie uświadomić. I oczywiście tą wojnę można odczytywać również w takim kontekście jakiejś zaszłości, takiej wojny, często o niej się mówi, zresztą słusznie, postkolonialnej, prawda? Ostatniej wojny kolonialnej, że my żeśmy już to przeszli, że my żeśmy przeszli, mówię, o istniejących i ustanowionych państwach narodowych, że my żeśmy już swoje bitwy stoczyli. I że to jest, stoi jeszcze przed Ukraińcami, że oni muszą mieć przejść swój nacjonalizm i budowanie państwa narodowego. I taka jest droga do suwerenności, niepodległości. Jest w tym część oczywiście prawdy. W związku z tym jakby odczytujemy tą wojnę w takim kontekście historycznym zaszłości, że teraz wreszcie przychodzi i dla nich czas czegoś podobnego, przez co my żeśmy przeszli. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest, że to jest tylko częściowa prawda o tej wojnie. Że jest coś bardzo nowego, bardzo niezwykłego, innowacyjnego, co Ukraińcy, walcząc dzisiaj z Rosją, wprowadzają do świata.
do nas, do tej Warszawy i do każdego innego miejsca w świecie. I to jest w jakimś sensie też związane z kulturą, o której będę mówił. Dlatego przywołuję ten kontekst kulturowy. Ta sala wspaniała Wydziału Historycznego w Warszawie, jak żeśmy tutaj wchodzili, jest obwieszona plakatami Solidarni z Ukrainą. I wskazuje na to słowo solidarność, które jest ważne w kontekście tej wojny. Ostatnio Konstanty Gebert uczynił moim zdaniem znamienne rozróżnienie, ciekawe, między braterstwem a solidarnością. Mówiąc, że to, co łączy nas dzisiaj z Ukraińcami, ta otwarta granica polsko-ukraińska, to jest braterstwo. Uznaliśmy Ukraińców za bliskich sobie kulturowo, jako braci. Natomiast to jeszcze nie jest solidarność. W tym sensie, że na tej granicy ktoś, kto nie jest Ukraińcem, już nie mówiąc o granicy polsko-białoruskiej, może być inaczej potraktowany. I o tym też są świadomi sami Ukraińcy. Na jednym ze spotkań, które mamy właśnie z Patkami ukraińskim, pamiętam Darię Suzdałową, która opowiadała o tym, jak się źle czuła jako Ukrainka na polsko-ukraińskiej granicy, obserwując, że ci nie Ukraińcy byli inaczej niż ona na niej traktowani. A mówię o tym dlatego, że ta wojna, bo często też jest tak, że wydaje nam się, czy ludziom zaangażowanym na innych frontach, ekologicznym, praw człowieka, uchodźców z Afryki, z Azji, mówi, że ta wojna jakby odbiera uwagę od tych innych problemów, że tak na niej się dzisiaj koncentrujemy, że zapominamy o ekologicznym bezpieczeństwie ziemi, zapominamy o granicy białoruskiej. W pewnym sensie jest to prawda, ale chcę powiedzieć, że ta wojna o to wszystko się toczy. I że ona ma też wymiar walki o środowisko naturalne w dużej mierze. Można ją również tak odczytywać, żeby nie oddać tej armii moskiewskiej stepów, ziemi, czarnoziemu i wszystkiego z naturą związanego temu imperium, prawda? To jest jakby osobny temat, który może się przy tym pojawiać. Więc to nie jest tylko tak, że jesteśmy tutaj skoncentrowani na sprawach z samej niepodległości narodowej ukraińskiej, prawda? Są tutaj różne inne konteksty. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że często jakoś to przeoczamy, że Ukraińcy stworzyli wielki ruch Solidarności. Tego się tak nie nazywa. Bliźniaczy do polskiego ruchu Solidarności, czy do innych podobnych ruchów w świecie, tyle że my dotychczas kojarzyliśmy, rozumieliśmy takie ruchy budowania społeczeństwa obywatelskiego, wielkiego wolontariatu, aktywizmu, manifestacji na ulicach w sensie antywojennym. Tak się budowało społeczeństwo obywatelskie wobec wojny w Wietnamie, prawda? Tak się budowało społeczeństwo obywatelskie wobec innych wojen, które jakieś imperia prowadziły w świecie. Bardzo trudno nam przyjąć tą prawdę, że Ukraińcy stworzyli ruch Solidarności po to, żeby odbudować, a często zbudować na nowo ukraińskie siły zbrojne. Że to jest jakby bardzo zrośnięte wewnętrznie wolontariat ukraiński, solidarność ukraińska z siłami zbrojnymi. Ta armia do 2014 roku była skorumpowana, była zrujnowana, rozpadająca się. To otrzeźwienie, które przyszło jakby z zupełnie bezkarną aneksją Krymu i potem wojną na Donbasie spowodowało, że te manifestacje obywatelskiego społeczeństwa, przede wszystkim Euromajdan z 2014 roku,
niemal bezpośrednio przenosiły się na front wojenny. Niemal bezpośrednio ludzie z barykad Majdanu szli walczyć do Donbasu. A społeczeństwo ukraińskie od tamtego czasu składkami, chrywna po chrywnie, składało się na odbudowanie sił zbrojnych. Mundury, samochody, karabiny, aż to stanęło na nogi. I że to jest tak mocno wewnętrznie, integralnie ze sobą złączone. Bardzo trudno zrozumieć taką spójnie ludziom zaangażowanym w ruchy obywatelskie gdzieś w świecie, w ruchy solidarnościowe. Czyli ta świadomość, że bez toczenia walki wszystko stracimy, jakby nasz byt jest jakby zawieszony na takiej krawędzi, że bez tego podniesienia i podjęcia walki przestaniemy istnieć. I to jest ważny aspekt, w którym wojna, siły zbrojne, broń staje się integralną częścią społeczeństwa obywatelskiego, myślenia o solidarności społecznej i tak dalej. My żeśmy byli bardzo dumni w Polsce z tego, że, a są tutaj na tej sali osoby, które brały udział w tej akcji rozpętanej przez Sławomira Sierakowskiego, żebyśmy zakupili drona dla armii ukraińskiej. Byliśmy potem z tego tak dumni, że nam się udało. Ale nie uświadamiamy sobie często, że Ukraińcy, znaczy społeczeństwo ukraińskie, kupuje takich dronów setki i tysiące z własnych składek. Że artyści, poetki, które są z nami teraz, każdy grosz, który zdobędą z aukcji, z honorarium, pierwsze o czym myślą, to o przekazaniu tego grosza na siły zbrojne. Jeżeli ja na przykład z nimi rozmawiam, jeżeli z nimi będziecie rozmawiali o tym, czy Białoruś, czy oni mają sojuszników wśród opozycji rosyjskiej czy białoruskiej, to kryterium prawdziwości tej pomocy będzie, zaraz mnie od razu spytają, okej, przekazali pomoc, ale czy to jest pomoc humanitarna, czy to jest pomoc na zbrojenie, na armię? Tak? Tutaj jest ta cezura bardzo ważna, kiedy oni wyczuwają, czy ktoś jest naprawdę z nimi, czy jest tylko po dobrej stronie humanitarnej wobec tego. Więc jest w tym ważna lekcja ukraińska, która, bo nie ma boleśniejszej sprawy dla ludzi, którzy są w oku cyklonu, w oku wojny, niż taka message, taka wiadomość ze świata, która przychodzi od nich, okej, ale co wy tam barbarzyńcy wyprawiacie z tą wojną? Tak, my jako humaniści powinniśmy się od tego trzymać z dala. Mówię tutaj słowami naszej etyczki Magdaleny Środy, która tak pokpiwała sobie z akcji Sierakowskiego, że owszem, ona rozumie, że tu są jakieś sprawy militarne, wojenne, ale my jako humaniści powinniśmy się trzymać od tego z daleka. Więc to są te konteksty postaw, które są takim papierkiem lakmusowym, sprawdzianem, czyja jest ta wojna. Ja pamiętam spotkanie, na moment tylko odniosę Państwa do sytuacji w byłej Jugosławii. Zaprosiliśmy jako wydawcy wtedy takiej książki Sarajewska Sevdalinka Dževada Karahazana, pisarza z Bośni, do warszawskiego pen klubu. Na szczęście szefował mu Artur Międzyrzecki wtedy, ale podczas tego spotkania zerwał się pisarz Zygmunt Kubiak. I powiedział do Karahazana więcej tak, ale co wy tam na tych Bałkanach wyprawiacie? To jest jakaś barbaria. My jesteśmy tutaj społeczeństwem, państwem cywilizowanym. Mi się w Polsce nie mieści w głowie, że coś do czegoś takiego mogłoby dojść. To postawienie się po dobrej stronie jako
wyższa cywilizacja, humanitarna i tak dalej, to jest największy ból, jaki można sprawić tym, którzy są w oku cyklonu takiej wojny i którzy biorą broń po to, żeby ocalić niewinnych. Podczas ludobójczej agresji z innej strony, z drugiej strony. A nawet jeżeli, bo mają również ten jakiś wewnętrzny instynkt, który wie o tym, że jeżeli złożą broń, jeżeli jej nie podejmą, tak jak to się stało w strefie bezpieczeństwa w Srebrenicy, prawda? Poszli tam ludzie, którzy nie chcieli walczyć, którzy poszli tam bez broni, dostrzeżonej przez ONZ strefy bezpieczeństwa. Według naszej logiki wojny nie powinno się im nic stać, bo czasem rozumiemy, że agresja budzi agresję. W związku z tym, jeżeli odłożymy broń, jeżeli nie podejmiemy broni, jeżeli przestaniemy się zbroić, to ta druga strona pójdzie naszym śladem. Ale właśnie dlatego, że złożyli broń, Karadzic z Mladiczem ich wymordowali. Bo to nie chodziło o walkę jako wojnę. Pójście sobie na podwórko i zmierzymy się, kto jest silniejszy. Tak? Chodziło o to, żeby Bośniaków, tych muzułmanów, tych mężczyzn z ziarnem zapładniającym swoją krew, nie było na tej ziemi. I wymordowali blisko 8 tysięcy w sferze bezpieczeństwa bezbronnych mężczyzn i dzieci, chłopców. Więc ta świadomość przecież istnieje. Tą świadomość mają Ukraińcy również, tak? Wiedzą, że ktoś idzie z tą ludobójczą agresją, nie po to, żeby zmierzyć się na polu bitwy, kto jest silniejszy, prawda? Tylko żeby unicestwić naród, kulturę, język, który uważają za ten, który nie powinien istnieć. Dlatego to jest kwestia bytu i śmierci. Dlaczego tak mało mówi się w kontekście czegoś takiego, na przykład o Saharze Zachodniej? Gdzie to też, powiedzmy, strategia Maroka też polega na poniszczaniu Sahary. Będziemy sobie o tym rozmawiali, ale ja o tym dlatego mówię, żebyśmy właśnie te wszystkie inne konteksty poruszyli, prawda? Że to nie jest, to są właśnie pytania, które w każdym innym miejscu na świecie musimy sobie odpowiedzieć na to. Tylko mówię dzisiaj o lekcji ukraińskiej i z tej wojny. I dlatego mówię, że ona zmienia, mam nadzieję, ale zmienia układ sił, czy układ wartości, układ opowieści, które budujemy sobie o świecie. I zmienia to w sposób, który w centrum jakby stawia słowo, które moim zdaniem nie powinniśmy tłumaczyć na inne języki, tylko powinniśmy się go nauczyć po ukraińsku, to znaczy słowo peremocha, które też znaczy, czy brzmi inaczej niż nasze zwycięstwo, wiktory. Jest w nim takie podejście do rzeczywistości, jak długi marsz, przezwyciężenie czegoś, do czego zmierzamy, ze świadomością, że to się nie musi od razu i może nie może od razu wydarzyć, ale że stawką naszej walki, naszego istnienia jest zwycięstwo, peremocha. Oto się to wszystko toczy. To, do czego ja byłem wychowywany przez całe lata powojenne, to było przekonanie, że stawką jest pokój. Europa po 1945 roku ułożyła swoją opowieść, najkrócej mówiąc, w ten sposób, że oto w centrum stawiamy pokój, jako właśnie taką już wieczną na przyszłość kategorię,
A na straży tego ma stanąć gospodarka. Czyli wszystkie relacje, które zaczniemy budować, sieci współpracy ekonomicznej, gospodarczej, mają gwarantować nam na wieki ten pokój. To, jak mnie uświadomił historyk Timothy Snyder, od początku była zakłamana opowieść. W tym sensie, że państwa europejskie, państwa imperialne, toczyły wojny aż ze swoimi koloniami, aż do momentu, kiedy ich nie przegrały. Nikt z tego nie rezygnował. Tak? W Indochinach, w Algierii, w Afryce Południowo-Wschodniej, w Mozambiku i tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać. Toczyły do końca możliwej możliwości wojny, które ostatecznie przegrały. Jest też bardzo ważnym faktem, żebyśmy dzisiaj sobie uświadomili, że ten strażnik pokoju, czyli ekonomia, gospodarka, doprowadziła, a właściwie niepostrzeżenie przez wiele lat dla nas, uzbroiła po zęby putinowską Rosję. By przygotowała ją do tego ludobójczego uderzenia czy agresji. Paradoks tej sytuacji również na tym polega, że tak business is business stał się dominujący. Państwa takie jak Niemcy i Francja, nawet jeszcze po 2014 roku, po Krymie, po Syrii, po Aleppo, po Donbasie, były głównymi dostawcami broni dla putinowskiej Rosji, żeśmy uzbroili ją po zęby. Czyli cały ten system był od początku jakoś fałszywy. I teraz moje pytanie jest w tym, i są pewnie różne inne konteksty, jaką rolę odegrała w tym kultura, czy odgrywała w tym kultura, czy też jej brak? Fakt, że stworzyliśmy Europę jako najpierw Unię Węgla i Stali, potem Unię Europejską jako projekt polityczny, ale nigdy nie tworzyliśmy jej jako projekt kulturowy i że odsunęliśmy te sprawy zupełnie na bok. Być może ma coś tutaj do powiedzenia. Czyli chciałbym jeszcze na chwilę skupić się na takich aspektach kultury, kulturowych, którym jest po drodze z imperium i z możliwością rozpętywania wojen. Że to jest jakaś podskórna cały czas symbioza sposobów, w jakim rozumiemy kulturę, podejmujemy postawy w kulturze, a tym, jak może niepostrzegalnie rozwijać się imperium, które wcześniej czy później przerodzi się w ludobójczą agresję. I mając na względzie kilka krytycznych refleksji wobec kultury, jednak chcę zacząć od początku, od stwierdzenia może bardzo banalnego, generalizującego, ale imperium dobrze się czuje w sytuacjach, kiedy marginalizujemy kulturę. A tak się działo i dzieje ciągle w świecie zachodnich, liberalnych demokracji, że ten wymiar działań kulturowych, świadomości kulturowej, pracy kulturowej zawsze był na jakimś odległym planie. To było soft, które musi poczekać. Z kulturą zawsze można poczekać. Najpierw są te sprawy hard, gospodarki, bezpieczeństwa, militariów i tak dalej. Też troszkę referuję sytuację wobec wojen bałkańskich. Jak pamiętacie, jak został stworzony taki stół pomocowy dla odrodzenia, odbudowania zniszczeń czy rozpadu po byłej Jugosławii przez różne instytucje, organizacje międzynarodowe, mimo że tą wojnę nazywano wojną kulturową. Nie było tam miejsca ani na edukację, ani na kulturę w odbudowie. I znowu zaczęło się od dróg, od budowy.
odbudowywania i biznesu. Więc bardzo się boję, że w przypadku Ukrainy może się stać podobnie. To znaczy, że znowuż poczekamy. Przeczytam Państwu taki fragment z Facebooka, który zamieściła jakiś czas temu Ija Kiva, wspomniana już przeze mnie poetka. Czytając różne materiały, uświadomiłam sobie, że tam, gdzie Ukrainiec powie teksty wojenne, Rosjanin powie teksty antywojenne. Nawet jeśli w tym samym czasie ten drugi mówi o tekstach ukraińskiego autora. To jest jakieś subtelne, psychologiczne zaprzeczenie rzeczywistości, wyparcie według Freuda. I to nawet nie z punktu widzenia wartościującego, ale po prostu jako pewna doświadczalna różnica światopoglądowa w odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co tu robię. Kiedy przyszli cię zabić, nie musisz udowadniać, że jesteś przeciwko wojnie. Gdy przyszli cię zabić, walczysz o prawo do nazywania wojny wojną, a tekstów o niej wojennymi. Bo to jest nasza wojna. Choć tak naprawdę nie nasza, ale narzucona nam przez antywojenny świat. To o tej wojnie, narzuconej, jak o każdej innej przemocy, Ukrainiec zawsze powie moja wojna, a Rosjanin nie moja wojna. Myślę, że gdybyśmy podstawili pod słowem Rosjanin różne inne odniesienia miejscowe, byśmy dali świadectwo jakiejś uczciwości, przynajmniej intelektualnej. Bardzo trudno powiedzieć o tym, co się tam wydarza, nasza wojna, bez takiego odniesienia do naszego życia wewnętrznego, do naszej wartości. Nigdy nam się to nie uda. To nie jest tylko operacja stricte pragmatyczna w tym, jak to określamy. Pytanie w związku z tym jest o podmiotowość, czy obecność taką podmiotową w tej opowieści. I znowuż, to co czyni imperium, to co czyni kultura imperialna wobec tych, których sobie podporządkowuje, zniewala i tak dalej, to różne sposoby, na które stara się nas uwolnić od podmiotowości indywidualnej postawy, oceny, a przede wszystkim odpowiedzialności. I bardzo ciekawą refleksję, ja go śledzę od lat, jest taki filozof, antropolog, językoznawca rosyjski Michał Epstein. W tym roku opublikował ostatnio taką ciekawą książkę Ruski antymir, trochę w kontrze do ruskiego mira, gdzie pokazuje ten świat od wewnątrz rosyjski jako taki świat antyświat, to znaczy rodzaj sekty, która odwraca się na różne sposoby od świata. Ale on próbuje odpowiedzieć jako Rosjanin, jak to się stało, że my żeśmy się znaleźli w Ukrainie. I próbuje to odpowiedzieć najpierw jako językoznawca, odwołując się do takiego doświadczenia jeszcze ze Związku Sowieckiego, kiedy jedyną wiadomością w mediach telewizji rosyjskiej, do której ludzie mieli w miarę zaufanie, to była prognoza pogody. I mówi, no tak, serce mi mrowi, w nocy nie mogę spać, w ciągu dnia nie pracuję, winna jest burza magnetyczna. Nieustanna dyskusja o pogodzie to codzienny hołd dla niekontrolowanych żywiołów i ich zgubnego wpływu. Umacnia nas w słodkim poczuciu naszej wybaczalnej nieodpowiedzialności. Do tego pojęcia wybaczalnej nieodpowiedzialności będę jeszcze powracał. Rzeczywiście w kraju poddanym kaprysom przywódców, tyranów, bezsensownych praw, prawdziwą przyjemnością jest doświadczanie szkodliwych, ale niewinnych skutków żywiołu, śniegu, deszczu, burzy, dymów. Spójrzmy na to,
z językowego punktu widzenia. Język rosyjski posiada właściwość gramatyczną, o którą przewyższa wszystkie europejskie, zdolność do tworzenia konstrukcji bezosobowych. Język rosyjski woli opisywać czynność tak, jakby była ona wykonywana przez kogoś innego, przez jakąś bezosobową siłę. Eta nie my prosili, eta nas naniosło. Do Ukrainy. Taki fatalizm, pisze dalej Epstein, ucieleśniony w mechanizmach gramatyki rosyjskiej, nie zmniejszał się, a wręcz przeciwnie, umacniał w ewolucji językowej XX wieku. Choć, jak się wydaje, wszedł w konflikt z oficjalną ideologią człowieka radzieckiego, hazjain swojej sudby, kowal swojego losu. Bezosobowość rośnie i rozwija się sama jako kategoria nie tylko gramatyki, ale i światopoglądu społeczeństwa, czyli kto jak woli podświadomości społecznej. To, że Rosjanie skłonni są tłumaczyć swoje samopoczucie pogodą, jest wyrazem tej samej tendencji przeniesienia źródła działania z siebie na okoliczności zewnętrzne. To nie ja choruję, to choroba mnie bierze. Co to ma wspólnego z Ukrainą? Pyta Epstein. Pozbyć się swojej podmiotowości, odsunąć ją od siebie, znaleźć obcych czy obce czynniki swoich działań. Oto ogólna postawa zarówno języka, jak i rozmowy o pogodzie. I kończy ten wywód takim cytatem, który chcę tutaj przywołać z pisarza Juliana Gubina. Już pod koniec życia, w 1994 roku, w swoich notatkach na Gubin pisał tak. Ludzie często zadają sobie nawzajem pytanie, co będzie. Obcokrajowcy zadają nam to samo pytanie z naiwnym przerażeniem. Co się stanie z Rosją? Ale nic. Absolutnie nic. Nadal będzie ta sama niepewność, rozdęcie, bagno, wybuchy złych namiętności. To jest w najlepszym przypadku. Faszyzm w najgorszym, pisał na Gubin w 1994. Czy to naprawdę możliwe? Największą winą narodu rosyjskiego jest to, że we własnych oczach zawsze jest niewinny. My niczego nie żałujemy. Może czas przestać się oszukiwać, że naród rosyjski był i pozostaje igraszką sił leżących poza nim. Wygodne, podstępne, podłe kłamstwo. Wszystko w Rosji było robione rosyjskimi rękami, za rosyjską zgodą. Sami siali chleb, sami pletli sznur. Ani Lenin, ani Stalin nie byliby naszym losem, gdybyśmy tego nie chcieli. Tyle Juri Nagibin. A to prowadzi mnie do kolejnej refleksji na temat tego, jak imperium zniewala kulturowo sobie poddanych czy zawłaszczanych przez siebie. Otóż istnieje coś takiego jak kategoria wieczności, przez którą uwierzytelnia się imperium. Ja sobie to uświadomiłem, czytając na nowo dziennik, ale też Inny świat Henryka Grudzińskiego, czyli to świadectwo więźnia Gułagu, który w którymś momencie się przeraził, to znaczy zrozumiał, że może stać się częścią tego imperium, częścią tego systemu, kiedy jedna z więźniarek, Natalia Lwowna, ryzykując zresztą, bo to podawali sobie gdzieś w ukryciu zapiski z Martwego Domu Dostojewskiego. I czytając Dostojewskiego w Gułagu, Herlingu, uświadamia sobie, widząc grafity wyrzeźbione przez więźniów na ścianach tego baraku również 50 lat temu, 70 lat temu, że mógłby się odnaleźć w takiej sytuacji, byli przede mną, będą po mnie, ja jestem tylko częścią ogniwa takiego łańcucha wieczności, że zawsze tak było, zawsze tam tak będzie. Kiedy potem zaczyna prowadzić rozmowę z Natalią Lwowną,
ku właśnie swojemu takiemu wewnętrznemu przerażeniu odkrywa, że ona w tym, w takiej świadomości znajduje uwolnienie, wolność, jakby jej ulżyło. Zrozumiała, że ten jej tragiczny, straszny los nie jest niczym wyjątkowym. Że jest tylko częścią tego, jak zawsze był. I ten wysiłek Herlinga, żeby się z tego wyrwać, nie poddać temu systemowi, właśnie wobec tego opowiedzenia się wobec wieczności, niezmienności, się formułuje, czy zostaje ukształtowany. Inny aspekt, który chciałbym poruszyć i który nie jest wcale taki łatwy. Ja zdaję sobie sprawę, że mówiąc wszystko to Państwu, wychodzę na takie pogranicze bardzo niebezpiecznych refleksji, ale wierzcie mi, że taka jest moja intencja, że ja miałem za długo poczucie, żeśmy się tak usadowili w takich strefach komfortu, które nie odpowiadają na wszystkie pytania wobec takich sytuacji granicznych. One są o tyle nam potrzebne, żebyśmy je rozumieli, żebyśmy też zrozumieli, że mówiliśmy fajne rzeczy, ale które są półprawdami, które nie są rozstrzygające i nie dają nam wcale siły do postawy, w której życie może nas w taki czy inny sposób przychwycić. I taka refleksja dotyczy również kwestii, najprościej mówiąc, rozdzielenia piękna od dobra, na które żeśmy sobie pozwolili w kulturze współczesnej, na taką cichą zdradę Greków, którą przyjęliśmy jako chleb powszedni nowoczesnej kultury i tego, jak rozumiemy wolność. Bo wolność w kulturze zaczęliśmy rozumieć jako autonomiczną strefę wolności indywidualnej, w której my, ludzie kultury, powinniśmy mieć nieograniczoną swobodę ekspresji i wyrażania siebie. Sam wyrastałem w takim paradygmacie wolnościowym. I to dobrze szło, to dobrze się rymowało z walką o niepodległość, z walką o suwerenność, o różne formy niezależności. Może był też taki czas historyczny na to, żebyśmy potrzebowali solidarności dla wolności. Ten slogan nasz lat 80. nie ma wolności bez solidarności. Na czym właściwie polegał? Na tym, że potrzebujemy solidarności społecznej, zaangażowania i poświęcenia społeczeństwa po to, żebyśmy osiągnęli wolność. I już w Polsce my jesteśmy tym polem doświadczenia, w którym te 30 lat powinno wystarczyć nam, żebyśmy zrozumieli, że osiągnąwszy wolność, możemy utracić solidarność. Że to nie jest w żaden sposób zagwarantowane i że właściwie tak naprawdę historia mało dała nam czasu, żebyśmy my się tego nauczyli. Żebyśmy potrafili budować solidarność, będąc wolnymi. Od kilku co najmniej pokoleń było tak, że to solidarność nam była dla wolności potrzebna. Otóż to jest bardzo silne w kulturze, ta sfera autonomii. Pola wolności. I mówię to nie tylko w sensie artystów, prawda, ale jakby jakimś szerszego pola rozumienia kultury. Bardzo ważnym momentem, takim przełomowym w tym, jak rodził się faszyzm w Rosji, jest rok 2008. Dzisiaj do tego często powracają dysydenci rosyjscy. To był czas, w którym dopiero co ustanowiono najważniejszą nagrodę artystyczną, nagrodę Kandyjskiego w Moskwie. I w tym 2008 roku otrzymał ją niejaki Aleksiej Bielajew, który nie krył swoich faszystowskich poglądów i nawet w sztuce swojej wizualnej nawiązywał bezpośrednio do ikonografii faszystowskiej. On dostał wtedy główną nagrodę Kandyjskiego. Od razu były protesty w Moskwie, środowisk artystycznych, które nie mogły się z tym pogodzić,
Ale wyobraźcie sobie, że w Żylii, to jest bardzo ciekawe, byli, w Żylii nie byli sami Rosjanie, byli członkowie Guggenheim Foundation z Nowego Jorku, byli członkowie Deutsche Bank, którzy mówili, ale czego się czepiacie? To są jego poglądy polityczne, nam nic do tego. Przecież nie będziemy ograniczali wolności artysty. Pielajew szybko stał się stronnikiem Dugina i jednym z głównych ideologów putinowskiej Rosji. Dla ludzi zaangażowanych w wojnę w Jugosławii ciosem w serce była nagroda Nobla dla Petera Handke. To tak, jakby ją dostał kłamca oświęciński, prawda? Tak się nazywa tych i nawet zdaje się ściganych prawem, którzy dają fałszywe świadectwo o tym, co było podczas Holokaustu. Podczas Holokaustu Bośniaków i w Bośni, też potem w Kosowie, podczas Srebrenicy, Handke nie dawał wątpliwości, że uważa Miloszewicza za bohatera i że to jest wszystko jakaś skłamana narracja Zachodu wobec tego, co się dzieje. O kobietach ze Srebrenicy mówił, że same sobie zadają ranę, żeby fotografowie z Zachodu mogli pokazywać, jak cierpią. I że to jest wszystko jakaś wydmuszka. I mówił, jak go przypierano do muru w wywiadach, to mówił mniej więcej tak jak papież Franciszek. To znaczy, nie ma jednej prawdy. Na pewno i wobec Srebrenicy, i wobec wszystkiego, co w tym konflikcie jest innego. To jest bardzo ciekawe, że postawa takich stronników Miloszewicza i tej zbrodniczej wojny w Jugosławii bardzo często polegała na tym, że oni nie atakowali bezpośrednio bośniackich muzułmanów i tak dalej, tylko podważali to, że świat może być czarno i biały. To znaczy ich narracja była tak jak w filmach Kusturicy. Jak Państwo zobaczycie jego filmy z byłej Jugosławii, z tej wojny, to jest tak, że każdy dokłada każdemu na równi. Także to jest taki kocioł, w którym każdy przywala każdemu. A to najlepszy sposób, żeby powiedzieć, że w związku z tym nikt nie... Albo wszyscy są na równi winni, a to znaczy, że nikt nie jest winny, prawda? Że to był sposób na to, żeby znaleźć sobie azyl w tym, ukrywając swoje często bardzo szowinistyczne czy rasistowskie poglądy, ale to wiadomo, że się nie mieściło na tych salonach, na których znajdował się Handke, więc oni takim sposobem tą postawę zajmowali, wygłaszając eulogię jak Handke na grobie Miloszewicza i tak dalej, i tak dalej. Nie ma przypadku, że Kusturica na początku wojny w Ukrainie dowiedzieliśmy się, że został dyrektorem Teatru Armii Rosyjskiej w Moskwie. Tak? To jest ta sama konsekwencja, to jest to samo środowisko. Ale ten Nobel wszedł jak w masło w naszą kulturę, prawda? No, dobry pisarz. Ja pamiętam, jadąc z oblężonego Sarajewa, przyjeżdżając do Warszawy wtedy, taki artykuł w Gazecie Wyborczej o Limonowie. To jest kolejny szowinista rosyjski, którego Pawlikowski, nasz od zimnej wojny, przyłapał jako dokumentalista jeszcze wtedy BBC. On zrobił taki film o Karadziczu i przyłapał go kamerą, jak przyjechał do kolegi Karadzicza Limonow, wziął karabin maszynowy, żeby sobie postrzelać tam do muzułmanów w Sarajewie. I ten artykuł w Gazecie Wyborczej brzmiał mniej więcej tak. Kontrowersyjny pisarz. Ale świetną powieść napisał. Bardzo Państwu polecamy, żebyście przeczytali. I ja wtedy nie mogłem tego już przyjąć, znaczy doświadczywszy wojny. I powiem szczerze, że nawet się tego wstydziłem wtedy. Wstydziłem się, że jestem taki subiektywny, że nie potrafię stanąć z boku tej sytuacji. Że nie potrafię oddzielić, że to jest sztuka, prawda, literatura, a tutaj co ma do tego to ta wojna i jego poglądy polityczne. Podczas tej wojny codziennie wychodzą na jaw związki dworskie, różne inne
ludzi kultury z reżimem Putina i z innymi podobnymi ideologiami w świecie. Otóż nie ma nic lepszego dla takiego zniewalającego, podbijającego inne narody, kultury, części świata, imperium, jak fakt, że artyści czy ludzie kultury uznają, że oni są w jakimś autonomicznym księstwie, gospodarzami. Putinowi nie zależy na tym, żeby ktoś był antyputinowski, czy taką, czy inną, czy był przeciwko. Nie, mu wystarczy, że będzie rozumiał, że oddzieli piękno od dobra, mówiąc najkrócej, i prawdy. Więc patrzę na to jako na pewien proces. Zresztą daleki jestem od tego, żeby lekceważyć powody, dla których tego rozdzielenia dokonywaliśmy. To znaczy, i przecież dalecy sami z naszego doświadczenia jesteśmy dalecy od takich narracji propagandowych, moralizatorskich, które będą nam wkładały do głowy, jak piękno z dobrem funkcjonuje w postaci takiej czy innej ideologii. Jestem świadomy, że ta wątpliwość, ten krytycyzm, relatywizacja, które się pojawiły, miały swoje powody w ideologizacji na przykład, czy takim fałszywym, sztucznym, narzucającym się moralizatorstwie. Ale czy to znaczy, że naprawdę to nie jest ważne? Czy to, że ja będę studiował filozofię Heideggera jako ważny nurt filozofii XX wieku, że to w ogóle nie jest istotne, że on wstąpił do NSDAP i tą legitymację zdał dopiero w 1945 roku? I to tylko nie tylko w takim sensie, że tu jest filozof, a tu jest rektor uniwersytetu z nadania faszystów i ideolog, prawda, członek NSDAP. Ale jaki to jest to design, bycie heideggerowskie, które przyzwala filozofowi na przystąpienie do NSDAP? Czy filozofia to nie jest mądrość życia? Czy to tylko jest teoria? Tak? Jak to sobie pogodzić? Bo to też jest pytanie o to, jak rozumiemy w ogóle kulturę, sztukę. Czy to jest coś, co dotyczy nas w całości i nie zbywa się półprawdami? Co mam na myśli, rozumiejąc półprawdy? A lepiej z tym panem, tym świetnym pianistą, nie rozmawiaj na temat żydowskie, bo możesz się narazić. Ale on świetnie gra na pianinie. Tak? Fortepianie. I wtedy często się znajdujemy, prawda, w takiej, ale lepiej go nie pytać, nie lepiej Brodskiego nie pytać o jego poglądy narodowe, prawda? Skupmy się na jego poezji, prawda? No nieszczęście jego polegało na tym, że napisał taki wiersz, w którym trochę powiedział o tych swoich poglądach, prawda? Ale już sama sytuacja taka, że oto jest jakiś geniusz, z którym lepiej na pewne tematy nie rozmawiać, bo może być jakiś rasista, szowinista i tak dalej. Troszkę mówi, jak my rozumiemy geniusz, tak? Czy naprawdę nie możemy powiedzieć utalentowany człowiek, ale jednak od geniusza wymagać czegoś więcej? Jak Grecy od kalokagatii, czyli jednak zestrojenia, jak Sokrates, tych wszystkich cech dobra, piękna i prawdy. Oczywiście można powiedzieć, że Grekom się, że to jest jakaś utopia, że to jest jakiś idealizm, że życie, wiemy, jakie jest życie i przede wszystkim my, a przede wszystkim ja, tu żaden święty. Prawda? Bo moglibyście państwo zrozumieć, że ja tutaj moralizuję i pewnie traktuję się jako takiego, który jest wolny od grzechu wobec piękna. Nic dalszego od moich intencji. Znam swoje słabości, znam sytuacje, w których nie stanąłem na wysokości zadania. Ale chyba wiedziałem o tym przynajmniej. Chyba mi to przeszkadzało. Grecy mają takie pojęcie jakby pokazujące
sens uprawiania filozofii, które nazywają phronesis, czyli taką sztuką oddzielenia dobra od zła, ziarna od plew. To nie znaczy, że jedni są po jednej stronie, a drudzy po drugiej. Ta granica przebiega w nas samych. Ale przynajmniej po to studiujemy, praktykujemy humanistykę, żeby tą sztukę posiąść, żeby wiedzieć, kiedy przekraczamy i gdzie ta granica przebiega. Jeżeli ją zatracimy, no to wtedy ta siła narracji imperialnej, każdej innej w tym sensie, trafia na bardzo podatny grunt, czyni nas w jakimś sensie bezbronnymi wobec tych sytuacji. I jeszcze może jeden aspekt, który chciałbym podkreślić, bo ten rodzaj nacisku, siły imperium, jakiegoś cierpienia, jakiegoś zniewolenia, jakiejś przemocy sprawia, że kultura, której czujemy się reprezentantami, działa pod taką wielką presją, to znaczy ogranicza się to w jakimś sensie do siebie samej, to znaczy zaczynamy troszczyć się wyłącznie o swoje, o to, co podlega temu cierpieniu i co staje się obsesją naszej pamięci, naszej traumy, naszego cierpienia. Tak działa również imperium, że robi nas samoobsesyjnymi, autoobsesyjnymi na tym, co nasze. I wtedy bardzo trudno wyswobodzić się, czy wyzwolić w takiej postawie, która obejmie też innych sąsiadów, znajdzie miejsce na empatię wobec cierpienia innych, doświadczeń innych i tak dalej. W polskiej tradycji dosyć wyjątkowe ciągle pozostaje doświadczenie, czy ta tradycja Giedroycia i paryskiej kultury. Im bardziej pracuję w różnych innych miejscach na świecie, tym bardziej widzę, jak rzadkie, jak unikalne jest to stanowisko. To znaczy myślę o takim środowisku, które zamiast wyłącznie skoncentrować się na polskim cierpieniu po II wojnie światowej, stworzyło, jak wiecie, taki program partnerstwa, odbudowywania partnerstwa, budowania przyszłości, jakiegoś horyzontu przyszłości wspólne z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami. Z nadzieją zmieniania Rosji również. Z drugiej strony też zaangażowanego w dialog polsko-niemiecki i tak dalej. Ale Giedroyć i jego ludzie się uczyli nas jakby wyjścia poza własne bóle. I wydostania się z tej, bo to jest siła, w jaki sposób działa też imperium i siła bólu, że ona jakby nas w ten sposób zwraca ku sobie wyłącznie. Więc każdy sposób rozumienia kultury, który jest przekraczaniem tego, co możliwe, jest tutaj bezcenny. I Akiva, która właśnie weszła tutaj do sali z naszymi autorkami z Ukrainy, podpowiedziała nam bardzo ciekawe tłumaczenie peremochy tego słowa, od którego zacząłem, że to jest jakby móc więcej. Jakbyśmy dosłownie z ukraińskiego tłumaczyli to słowo peremocha, to jest jakby móc więcej. Móc to jest to, co mogę, co jest naturalne, na co mnie stać, ale jednak jest jeszcze to peremocha, czyli jakby musiał przekroczyć siebie w jakimś sensie. Dosyć paradoksalne, żeby obronić siebie, żeby wyemancypować się spod tych zewnętrznych sił i tak dalej. Muszę znaleźć siłę, żeby przekroczyć siebie i jest to jakoś integralnie ze sobą połączone. Kultura, o tym przestrzegał już Miłosz w traktacie moralnym,
imperium, to jest uogólnienie. Kolejna taka kategoria wieczności narzucona nam przez imperium. To znaczy, że wszystko co małe, co drobne, co pojedyncze traci wartość w perspektywie sił imperium. To znaczy, że i w którymś momencie pamiętam Jurija Andruchowicza, który nie wytrzymał w takiej rozmowie, którą ktoś z nim przeprowadzał tuż po Buczy, jak to ta zbrodnia w Buczy wyszła na światło dzienne. Jurij Andruchowicz zawołał: no i co, panie Dostojewski, kurwa mać, coś mówiłeś o łzie dziecka, prawda? I oczywiście, znowuż, co ten Andruchowicz chce od tego Dostojewskiego, prawda? Wielkiego pisarza. Gdybyśmy się przyjrzeli, mi na to zwrócił uwagę już Lew Szestow, ciekawy filozof rosyjski, który miał podejrzenie do tej łzy Iwana Karamazowa. Pamiętacie, to jest ta sytuacja, kiedy Iwan wypowiada jakby walkę Bogu w imię niezawinionej łzy dziecka. Widzi chłopca, który niezawinienie cierpi i płacze. I w imię tej łzy niezawinionej oddaje Bogu bilet do raju, twierdząc, że skoro świat jest tak urządzony, to właściwie nic nie ma sensu. Staje się nihilistą. I w takim kontekście właściwie wszystko wolno na ziemi. Prawda? Bo czy zbombardujemy jeszcze jedno przedszkole w Krematorsku? Nie ma żadnego znaczenia, bo Bóg i tak ten świat tak urządził. Ta łza Iwana Karamazowa staje się abstrakcyjną. To znaczy Iwan nic nie zrobi, żeby dziecku pomóc. Stworzyć akcję charytatywną, zbudować sierociniec, poprawić jego dolę, stworzyć pedagogikę Korczaka. Żadnych takich. Jest nihilizm. Nic nie ma sensu w takim razie. Mam wrażenie, że to, jak toczą swoją walkę Ukraińcy, jest na przeciwległym biegunie. To znaczy i na przeciwległym biegunie do uogólnienia. Każde życie się liczy, każda śmierć ma swoje imię, każde zwierzę jest ważne, już nie mówiąc o każdym dziecku i tak dalej. Że również ten front na tej linii się rozwija. I na koniec jeszcze, żebyśmy może przeszli do rozmowy już. Chcę wam zacytować z tej ostatniej książki Oksany Zabłuszko, Najdłuższa podróż. Taki fragment, który odnosi się też troszkę w innej perspektywie do tego, co mówiliśmy o rozdzieleniu piękna i dobra. Ona to nazywa błędem Orwella. Kiedy Orwell wierzył w możliwość istnienia O'Briena, pamiętacie, złego geniusza obdarzonego zrozumieniem bez współczucia dla swoich ofiar. Czyli można być geniuszem, a nawet czasem, żeby nim być, trzeba podpisać kontrakt cyrograf z Mefistem. I nie trzeba do tego zrozumienia zbudowanego na współczuciu dla ofiar. Otóż Oksana Zabłuszko mówi: ja natomiast z doświadczenia naszej 30-letniej wojny wiem na pewno, że bez współczucia zanika również zrozumienie. I człowiek, który służy złu, w nieunikniony sposób głupieje. To też wskazuje na pewną konstrukcję, którą żeśmy sobie w kulturze, zwłaszcza europejskiej, prawda? Wiemy na szczęście, jak się Faust kończy, ale jednak to poczucie, że
że geniusz do swojej pełni potrzebuje cyrografu, zła jest bardzo silny. I że doświadczenie wojny jest, stoi jakby na przeciwnym biegunie tego. Ja często swoje doświadczenie wojny nazywam ciosem Karuny. To jest takim uderzeniem tej bogini współczucia wschodniej, hinduskiej, która sprawia, że stajemy w obliczu jakby naturalnej, wewnętrznej potrzeby stanięcia razem w imieniu ofiar, z którymi jesteśmy. I że to zostaje już właściwie na całe życie. Że w tym momencie akurat nie ma już czarnego i białego. Tak? To jest taki moment widzenia, w którym wszystko zostaje jakby na swoim miejscu ułożone. To jest ta sytuacja graniczna, która pozwoli nam czegoś takiego doświadczyć i będziemy zawsze czuli się niedobrze już w sytuacji, kiedy będziemy współczułość z ofiarami tracić czy zagubić. A świat wystarczy wyjść krok z tego widzenia, wystarczy wejść krok w życie, a życie natychmiast będzie nam podpowiadało ucieczkę od tego, różne sposoby wytłumaczenia, relatywizacji i tak dalej. Tak działa życie niestety. Tak? Wystarczy, że ktoś tutaj do naszej sali wszedłby przez te drzwi z intencją i z zamiarem i z wykonaniem gwałtu na kimś z nas. Jakby bylibyśmy tego świadkami i bylibyśmy w całości jakby blisko ofiary tego wydarzenia. I to by nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Ale po wyjściu z tej sali będą na nas czyhały różne sytuacje, które będą nas odwodziły od tego, co zobaczyliśmy tutaj. To nie znaczy, i teraz to jest taki moment, w którym kiedy pada to uderzenie Karuny, kiedy ofiara jest niewinna. Nie w tym sensie, że zawsze była niewinna. Nikt nie mówi, że Ukraina nie była krajem, w którym była korupcja, różne inne niedobre sprawy i sytuacje się działy. Tak jak ta osoba mogłaby mieć różne karty z przeszłości, prawda? Ale fakt, że doznaje niewinnego gwałtu, sprawia, że staje się niewinna w tym momencie. To nie bójcie się takiego posądzenia o to, że w którymś momencie stajecie się nieobiektywni, prawda? Bo to jedna z tych podpowiedzi, które będą na was czyhały, ale pani jest taka emocjonalna, a pan jest taki nieobiektywny. A może ta pani miała za krótką spódnicę? I milion innych podobnych. To też nie chodzi o... Wczoraj na przykład Daria Suzdałowa na spotkaniu powiedziała dla mnie ważne słowa, to znaczy powiedziała, że jako pisarka, bo pytanie było, jak się czują jako pisarze w trakcie wojny. Daria powiedziała, że uważa, że zadaniem pisarza jest pisanie pod prąd w jakimś sensie, bo pod prąd mainstreamu, który wojna narzuca na przykład. I że nie powinna pisać o rzeczywistości jako czarno-białej. Znajdować, ja to doskonale rozumiem, bo w tych innych kręgach już będą różne takie naciski, które będą próbowały zideologizować czy narzucić jakąś propagandę, bo wojna też ma to do siebie, prawda? Że chcemy, żeby wszyscy tak samo zbudowali sobie narrację, że to są różne poziomy tego, jak wyjdziemy z takiego doświadczenia uderzenia Karuny. I rozumiem, że nie powinniśmy zbyt łatwo polegać na propagandowym pisaniu jednostronnym, prawda? Ale to nie zaciera tego doświadczenia jednoznaczności, kiedy byliśmy w oku tego gwałtu na kimś absolutnie niewinnym w tej sytuacji.
Otóż mówię o tym dlatego, że nasza kultura właśnie ma z tym zawsze problemy, prawda? I zawsze jako naukowcy, jako ludzie kultury, jako artyści, jako każdy, będziecie stawali pod tym pręgierzem, a pani nie jest za bardzo obiektywna. Trzeba patrzeć na sprawy z różnych perspektyw i tak dalej. I wtedy być może niepostrzeżenie zagubimy to phronesis, tak? Które pozwalało ustawić jasną granicę, kiedy żeśmy tego doświadczali. To też jest bardzo ważna lekcja wojny, czy wierności, czy lojalności wobec tych, którzy są w jej oku cykronu, żeby nie dać się sprowadzić na różnego rodzaju manowce, które temu grożą. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, może mieć taki wymiar utopijny, idealistyczny, że trudno to w taki czy inny sposób osiągnąć w sztuce, która, czy w kulturze, która miałaby być prawdziwa, nie zideologizowana, nie moralizatorska wyłącznie i tak dalej. Wyważyć te proporcje. Podkreślam to, żebyście jakby nie traktowali tej mojej opowieści jako tej, która nie docenia wagę niebezpieczeństwa czy zagrożenia przez ideologię moralizatorską czy propagandową. To, o co mi głównie chodzi, to żebyśmy i to, czego wymagają moim zdaniem gdzieś wewnętrznie od nas Ukraińcy dzisiaj, tak jak w każdych innych sytuacjach ci, którzy byli w oku tego cyklonu, to jest to, żebyśmy nie znaleźli się w tej komfortowej, dobrej, po dobrej stronie, bo do tego właściwie nas kultura przygotowywała, tylko żebyśmy za stawkę wzięli peremochę. Iwan Czolowicz napisał taką wspaniałą książkę o micie kosowskim, która o tyle ma dzisiaj dla nas też znaczenie w tym kontekście, że ona mówi o takim micie bitwy kosowskiej, jak wiecie, przegranej przez Serbów na polu bitwy, chociaż co do tego są wątpliwości, jak ona przebiegała. W każdym razie ona zbudowała taki oto światoobraz, że my będąc po dobrej stronie zawsze przegrywamy tu na ziemi. Nasze zwycięstwo jest możliwe w niebie, w innej rzeczywistości. Czyli gdzieś tam, czyli znowuż mamy to wygodne, tą wygodną nieodpowiedzialność, prawda? Taką przyzwalającą nieodpowiedzialność. Coś, co by nas odnosiło do innego świata, a nie czyniło nas odpowiedzialnymi za to, co się dzieje tu i teraz. I że w tym wyzwaniu peremochy, którą stawiają nam dzisiaj Ukraińcy, właśnie z tym się też musimy skonfrontować. To ma być tu i teraz. I już o żaden dzień dalej nie odkładane. To może tyle tytułem zagajenia. Przejdziemy do dyskusji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że te słowa padły w tym miejscu. W mikrofon. Już. Bardzo dziękuję, że te słowa padły tu, w tym miejscu i pomiędzy prawością a litością. Jedno z drugim. Tak. Ja nie będę zabierał więcej czasu. Mam mnóstwo rzeczy do głowa pulsuje, ale to jest dla was, więc otwieram dyskusję. Tylko właściwie a może z egzaltacją chyba nawet. Tak, proszę bardzo. Oddaję chyba mikrofon, bo wszyscy jakoś mieli ten mikrofon. Będę krążył. Proszę. Jak pan zauważył słusznie, ja się z tym zgadzam. Przeświadczenie o trwałości, o potędze, o wieczności imperium jest jednym z czynników, które owo imperium legitymizuje. Chciałbym pana zapytać, jak w pańskiej opinii, czy
dekonstrukcja mitu o wieczności rosyjskiego imperium, czy o jego niezwyciężoności, która właśnie dokonuje się na naszych oczach, na polach bitewnych Ukrainy, czy ona przyczyni się do zachwiania tego imperium, czy wręcz przeciwnie, do jego wewnętrznego skonsolidowania, do skonsolidowania się rosyjskiego społeczeństwa rozumianego jako wiele narodów, ale żyjących pod tą samą władzą, która stosuje nie tylko represje, ale też socjotechniki bardzo niekiedy wyrafinowane. Jak pan sądzi, czy to przyczyni się do osłabienia imperium, to tąpnięcie, ten taki wizerunkowy kryzys jego, jako nie, bynajmniej nie niezwyciężonego, do tąpnięcia czy do jego konsolidacji? Dziękuję. Może zbierzemy kilka? Jakieś inne pytanie? Bardzo proszę. No tak, myślę, że imperium łatwo się nie podda, prawda, i że będzie znajdowało mnóstwo przykładów na to, że to jednak jest wieczne, prawda, i że znowuż coś, co jest znane, będzie się odradzało i przekształcało w taką czy inną formę. Potrafili to zrobić na progu przejścia czy upadku Związku Radzieckiego, prawda? Kiedy na przykład jedna z tych socjotechnik wspomnianych polegała na tym, żeby z dnia na dzień uznać partię komunistyczną za kozła ofiarnego całej tej sytuacji i całe służby bezpieczeństwa i cała narracja wróciła jakby do obrony Rosji, prawda? Czy powstanie jakby, nie mając nic z tą partią komunistyczną wspólnego, nagle żeśmy się zorientowali, że ten Sołżenicyn, który nam się tak podobał z archipelagiem Gułag, ostatnim dniem Iwana Denisowicza, że to była, że mu przeszkadzał komunizm, dlatego że szkodził imperialnej Rosji, prawda? Więc ta socjotechnika bardzo sprawnie wtedy zadziałała przy ślepocie całego świata. Właśnie była tak sugestywna i tak wychodząca na jakieś oczekiwania, że w ogóle to zostało w jakiś sposób niedostrzeżone. Tak samo jak wcześniej straciliśmy z horyzontu tą wiedzę podczas II wojny światowej i zaraz po niej, że wywołały ją dwa imperia, znaczy i pakt Ribbentrop-Mołotow, prawda? I że fakt, iż Armia Czerwona znalazła się w Berlinie, nie zdejmuje z niej całej winy za swoje imperium, za swoje zbrodnie, które dalej zresztą w formie gułagu czy innych były kontynuowane. Więc możemy się obawiać kolejnej takiej socjotechniki, która zostanie tutaj zaproponowana czy wyciągnięta, i bardzo wiele zależy w moim przekonaniu od dwóch czynników tutaj. To znaczy nawet nie od nas, od Zachodu. My już jako Polska jesteśmy częścią tego zgniłego Zachodu i tak dalej. Bardzo wiele zależy od Ukrainy. To, co się tam stanie, bo to jakby ciągle, mimo że cała ta wojna jest o emancypacji i oddzielenie się Ukrainy, to jednak z perspektywy Rosji jest to postrzegane, że jest skoro możliwe w Ukrainie, to możliwe byłoby w Rosji w jakimś sensie, prawda? Więc to, żeby zdławić tą demokratyzację, żeby zdławić ten proces jakby prosperity, który się tam budował, bo to było groźne dla imperium również, prawda? Więc trzeba było znaleźć formę na zdławienie tego. Jeżeli Ukraińcom dalej uda się po prostu przeprowadzać tą peremochę w taki sposób, to będzie to bardzo wielkie zagrożenie dla tej narracji wiecznościowej w Rosji. A drugie źródło to są oczywiście sami Rosjanie. I to, czy on, właśnie najważniejsze, nawet jak często mi się pytają partnerzy nasi, czy ze świata, czy z Rosji, czy możemy w jakiś sposób pomóc, czy się zaangażujecie teraz w jakąś współpracę z Rosjanami, to ja mówię, to nie jest ten czas, bo to musi się u was zacząć. To nie może być tak, że my im coś tam opowiemy, co powinni robić. Tak, to musi być coś takiego, co od wewnątrz przełamie, jakby złamie kręgosłup tej narracji, czyli
takie działania, które są absolutnie pod prąd. Ja lubię dawać taki przykład, znowuż z kontekstów byłej Jugosławii. Widzieliście Państwo na pewno ten film Aida i Jasmili Żbanić o Srebrenicy. Końcówka tego filmu wygląda tak, jeżeli sobie przypominacie, że już po całej tej tragedii ofiara Srebrenicy, kobieta, bohaterka tego filmu, która straciła męża i dwójkę synów w Srebrenicy, wraca do małego miasteczka i zostaje nauczycielką w szkole. Jak się odbywa pierwsze rodzicielskie spotkanie, to orientuje się, że wśród rodziców, którzy przychodzą do klasy, są jej oprawcy. I to ona będzie z ich dziećmi pracowała w szkole. Mogła uciec, mogła skorzystać z propozycji Zachodu i tak dalej, żeby zbudować sobie lepsze, nowe, inne życie. Więc takie postawy, które działają jakby pod prąd jakiejś logiki nawet życiowej i tak dalej, które będą miały taką odwagę, bo myślę, że to właśnie musi być na takiej odwadze zasadzone, one wywracają świat do góry nogami tak naprawdę. I to będzie musiało nastąpić, gdyby taka narracja wiecznościowa, prawda, mogła zostać przełamana. Do mikrofonu. Dobrze, dobrze. No, mam jedno pytanie. Właśnie chciałam zapytać, czy... Tak? Chciałam zapytać, teraz Rosjanie często kradną, rabują muzea i często te obrazy wywożą po prostu do Rosji. I czy jest też szansa, żeby wrócić nazad po peremozji do Ukrainy? Czy to jest taka szansa, czy nie? No i jeszcze jedno pytanie, czy możemy właśnie, jak możemy pomóc Ukrainie teraz w kulturze, dla kultury Ukrainy? Jak możemy to robić? Co możemy robić? Ja jestem Ukrainką i to mnie tak naprawdę szczerze to turbuje. Co może teraz zrobić w Ukrainie już teraz dla kultury? Tak. Dziękuję. Dobrze. Na pewno Ukraińcy będą walczyć o każde dzieła sztuki, kultury, które uważają za swoje, które stanowią o ich dziedzictwie, o ich kulturze. Będą walczyli o sko-worodę, będą walczyli o różne inne wykradzione dzieła i nie popuszczą, tak jak nie popuszczą terytorium. Myślę, że to będzie taka postawa, bo Rosjanie, jak wiecie, bardzo świadomie atakują czy niszczą to dziedzictwo ukraińskie, które oddziela ich od Rosji, prawda? Jak Skoworoda na przykład. I no już mówię symbolicznie tylko, ale w tym sensie to jest wojna kulturowa również. Natomiast jaka kultura w Ukrainie? To dla mnie jest to najważniejsze pytanie. I to, że powiedziałem, że się boję, to z dwóch powodów. Z jednego, że ona może zejść na dalszy plan. W Ukrainie również. To znaczy, że są ważniejsze sprawy teraz do załatwienia, a z kulturą możemy poczekać. A druga to jest coś, co Oksana Zabłuszko nazywa w kontekście Imperium Rosyjskiego, ona nazwała to taką witryną kultury. To znaczy, bo to są badania, które przeprowadziła na przykład Ewa Thompson, analizując imperialną kulturę rosyjską, trubadurze imperium, kiedy jakby zbadała, że ten Tolstoj czy Dostojewski był odbierany przez bardzo cieniutką warstwę elity rosyjskiej. Że to była jakby taka witryna dla Europy kultury rosyjskiej, która absolutnie nie przenikała w świat społeczeństwa rosyjskiego, prawda? Który był zupełnie w czym innym zanurzony. Otóż ta obawa, że kultura będzie taką witryną, prawda? To znaczy, że będziemy starali się pokazać światu poprzez festiwale, wielkie nazwiska i eventy kulturowe, bo tak dzisiaj kultura w dużej mierze działa, spowoduje, że być może, takie znam zagrożenia z innych miejsc w świecie, że nie będzie wystarczająco uwagi przyłożonej do tego, że to nie jest witryna, tylko to jest całe społeczeństwo, że kulturę trzeba zdecentralizować, że trzeba z niej uczynić
coś takiego bardzo organicznego, co w każdym miasteczku, w każdej prowincji, w każdej części kraju, łącznie z Krymem na przykład, w momencie, kiedy nastąpiła aneksja Krymu i ja współpracowałem z różnymi partnerami ukraińskimi, wtedy była ta świadomość, że za mało w Krymie zrobiono w sensie takiej oddolnej, organicznej pracy dla tej społeczności. Potem się, no, różne inne powody były, prawda? Oczywiście, ale zabrakło również czegoś takiego. W polskiej tradycji to się nazywa taka praca organicznikowska, taki pozytywizm, który idzie od dołu, prawda? I jest takim budowaniem działań kulturowych oddolnych. Czy przekonamy tych sponsorów w świecie, w Europie, którzy chcą pomóc Ukrainie, że warto inwestować, bo to jest taki bildung. To są duże inwestycyjne pieniądze, tak? W taką edukację i kulturę oddolną. To będzie rozstrzygające na długą metę dla Ukrainy. Nasz świat niestety na to nie jest przygotowany. My zupełnie w innych kontekstach walczymy tutaj w Europie, żeby przezwyciężyć tą festiwalizację kultury i tak dalej, bo widzimy, że od dawna kultura po prostu nie radzi sobie z różnymi falami nowej ksenofobii, nowych nacjonalizmów, nowego faszyzmu. Przecież nie tylko w Rosji, prawda? Ten putinizm wdziera się wszędzie. I kultura dosyć bez... Bo nie zrobicie tego festiwalu. Tak, tego się nie da. Świata się nie da zmienić poprzez festiwal. Tak, świat można zmienić. Znaczy, generalizuję tutaj. Znam świetne festiwale, które robią przełomowe rzeczy i to nie chodzi o to. Ja mówię bardziej o całym szeregu szerszym zjawisku. Kiedyś pracowałem jako doradca w Europejskiej Fundacji Kultury i na taką naszą analizę, jak są wydawane środki w Europie na kulturę, okazało się, że ponad 80% idzie na festiwale. Tak, to znaczy, że na taką normalną kultivarę kultury prawie w ogóle nie ma funduszy. Tak? Więc jeżeli Ukraina wejdzie w ten sam tor, jakby rytm, to będzie trudno. Wiedzą o tym dzisiaj byli Jugosłowianie. Jak postawić granice pomiędzy postępowaniem etycznym, moralnym, przyzwoitym, a cenzurą i cancel culture? To jest bardzo trudne zagadnienie dla mnie osobiście i ten wykład Pana skłonił mnie do takiej refleksji, bo znam osoby, które postulują, żeby oddzielić twórcę właśnie od jego poglądów. Znam osoby, które mają stanowczo odmienną opinię, że jednak nie da się oddzielić artysty od jego poglądów i jego życia. I sama, mówiąc szczerze, nawet nie mam zdania na ten temat, bo dla mnie to jest bardzo trudne zagadnienie i nie potrafię sobie też z tym poradzić. Czy można to oddzielić, czy nie można, czy trzeba? I jak zrobić to, żeby nie przesadzić z osądzeniem kogoś przedwcześnie na przykład? Dziękuję za to pytanie. Tak samo mnie niepokoi i tak samo mam oczywiście to jako duży dylemat wewnątrz siebie. Jedną odpowiedź, którą mam, to jest odpowiedź Gandhiego, którego w ogóle na nowo zacząłem studiować od momentu, kiedy wojna w Ukrainie wybuchła. Dlatego, że mówiąc Państwu o słowie peremocha, uważam, że ono powinno być tak samo używane w świecie uniwersalnie jak non-violence Gandhiego czy human rights. Ale jaki jest problem z tym non-violence? Że my żeśmy sobie tylko odcinek Gandhiego wzięli, rozumiejąc dosłownie, bez przemocy. Tymczasem w jego życiu i w jego myśli ahimsa to jest zło, ahimsa to jest przeciwstawienie się złu, miało być efektywne. Znaczy każdy sposób efektywny, w którym przełamujesz zło, jest twoją drogą. To jest ahimsa. Czasem to może być odłożenie broni, czasem to może być wzięcie jej w ręce, tak jak się to stało w drugiej połowie życia Gandhiego, kiedy w 1942 roku stanął na czele zbrojnego powstania przeciwko imperialnym
Brytyjczykom. Quit India miało za przywódcę Gandhiego. To było bardzo ciekawe, że on w którymś momencie, on się wychował, jego świętą księgą była Bhagavad Gita i on przez pierwszą połowę życia rozumiał ją metaforycznie, że to jest wewnętrzna walka, że te siły zła i dobra, ta bitwa rozgrywa się w naszym wnętrzu. Ale w drugiej części swojego życia zrozumiał, że to jest realne, że trzeba Bhagavad Gita czytać dosłownie, literalnie. Ale to znaczy, ale nasza tendencja byłaby taka, że to już jest nie ten sam Gandhi. Tak, że on jak albo zdradził, albo zaczął inaczej myśleć. To jest ten sam Gandhi. Dlatego, że on uważał, że walcząc dalej, musisz pracować wewnętrznie i medytować, żeby broń, którą używasz, miała dobrą intencję. Jeżeli zaczniesz zabijać z nienawiści, staniesz po stronie zła. Nawet jeżeli zaczniesz winnych wrogów zabijać. Ale jeżeli to będzie nienawiść, to ona cię zgubi wcześniej czy później. W związku z tym twoja praca duchowa, moja praca duchowa musi polegać na tym, żeby ta wola, ta energia wewnątrz była dobra. Kiedy w trakcie naszych rozmów tutaj, chyba to było w Lublinie, wracam do spotkań naszych poetek i poety, jak one były spytane o język rosyjski. Niektóre z nich zaczynały, i Jakiwa, i Daria Suzdałowa, zaczynały pisać po rosyjsku. Przeszły na język ukraiński. Ale pytanie było, jak to było możliwe. I pamiętam, i Jakiwa w którymś momencie odpowiedziała, że jak spotyka, że ważne, że jeżeli spotyka osobę mówiącą do niej po rosyjsku, stara się odpowiadać po ukraińsku, ale też to, jak ocenia tą osobę, która mówi do niej po rosyjsku, wynika z tego, w jakiej intencji ktoś mówi do niej po rosyjsku. Tak? Bo można mówić po rosyjsku, pokazując, że tu jest dalej imperium i mieć tą arogancję, wiecie, imperialną i mówić w Wilnie na głos na ulicach po rosyjsku cały czas i czujesz, że to jest rodzaj takiej złej woli po prostu, że my pokazujemy, kto tutaj rządzi, a można mówić po rosyjsku ze skruchą wewnętrzną, z jakąś pracą, którą wykonujesz. I ta intencja dla I jest bardzo ważna. To jest ten sam język rosyjski, ale można go w zupełnie różny sposób używać czy mówić. Więc to są te niewidzialne tropy, które nam pozwalają, na tym też polega ta wspomniana przeze mnie fronezis, czyli ta sztuka oddzielenia, określenia granicy między dobrem i złem. To wymaga cały czas wewnętrznej pracy duchowej. To jest naprawdę zasadzone na duchowej pracy medytacyjnej i tak dalej. Jeżeli to odpuścimy, to wtedy rzeczywiście te zagrożenie cenzurą, ideologią i tak dalej po prostu będą się w oczywisty sposób wdzierały i stracimy orientację po prostu. Musi to być osadzone na jakiejś wewnętrznej bardzo pracy i to tam się rozstrzyga intencja, prawda? Tam się rozstrzyga to, czy to jest w imię dobra, czy zła i czasem te same słowa, ten sam język, te same działania mogą mieć zupełnie inny wymiar, jeżeli będzie za nimi stała inna intencja. Chciałabym powiedzieć, że myślę, że po pierwsze chcę podziękować Ci i powiedzieć, że myślę, że dobre spotkanie polega na tym, że bardzo dużo pytań sobie zadajemy. Ja bardzo dużo mam pytań, których teraz nie potrafię i nawet nie chcę ich sformułować, bo muszę się nad tym zastanowić. Ale myślę, że jest niesamowite to, że po takim filmie Gandhi, a to pamiętam, kiedy się wychodziło po tym filmie, człowiek chciał być lepszy. I to jest bardzo trudne w tej chwili, bo w tej chwili w inną stronę w ogóle świat poszedł, prawda? Wszystko się jakby przewróciło. Prawda? Bardzo mówi się, że zło jest bardziej interesujące niż dobro. Często nie pokazuje się
dobra we właściwy sposób. Znaczy nie pokazuje się, że zanim doszło do dobra, to było po drodze też zło. Tylko się pokazuje... Więc po prostu mówię, że tutaj, po tym spotkaniu, ja bardzo rozumiem twoje pytanie i też bym nie potrafiła w tej chwili na nie jakoś odpowiedzieć. Myślę, że na tym polega ta straszna trudność życia. I dlatego chyba przychodzimy, każdy przychodzi, bo niedawno byliśmy na spotkaniu z Rotweldem, który mówił na przykład rzecz, która mnie nigdy nie przyszła mi do głowy, że ja nie mówię teraz, bo Niemcy pomagają, wiadomo, to się wykorzystuje, że nie pomagają, pomagają, tylko że kiedyś te pokolenie młodsze było przyzwyczajone, że ma nie być, Niemcy mają nie być agresywne, prawda? A teraz się mówi, że Niemcy właśnie nie powinny być bierni i tak dalej. To mnie po to, że każda ta sprawa ma bardzo różne... I na przykład niedawno się dowiedziałam od Daniela Bryskiego, bo było spotkanie w związku z życiem rodzinnym, że on napisał list otwarty między innymi do Michałkowa, który był jego przyjacielem. No i prawda, był przyjacielem. Całe życie robił filmy, w których... Były to filmy jednak, gdzie były wartości, można było się zobaczyć. I nagle, że to jest dramat. I nagle, prawda, jest wojna wywołała, to nie tylko sprawa Ukrainy, ale co wojna wywołała. Też sobie dzisiaj myślę sobie o tych matkach, które mają tych swoich synów. Znaczy, to jest wielka, wielka tragedia i myślę, że to, co mówiłeś o Dostojewskim, prawda, Gedruś, no na tym to właśnie wszystko polega, że znalezienie właściwej jakiejś drogi, która, no, oddzielenie dobra i zła, no tak, ale z drugiej strony, kiedy myśli się o historii Niemiec, na przykład, prawda, utwory, które powstawały, wielkość tej many, tej literatury, muzyki i tak dalej, to jest tak trudne i właśnie nie ma na to do końca, wydaje mi się, odpowiedzi, że całą odpowiedzią jest nasze życie, w którym ciągle się borykamy, ciągle jesteśmy po ciemniejszej stronie, teraz po jaśniejszej stronie. I dla mnie to, co powiedziałeś, ja tego do końca nie bardzo rozumiem i muszę o tym pomyśleć, jakie to ma konsekwencje, że charytatywna pomoc, prawda? Że ktoś jest spokojny, bo pomógł tutaj, prawda? No ale broni nie są. Ja nie mam na to odpowiedzi, bo uważam, że każdy rodzaj pomocy, który jest możliwy, to jest dobry. To znaczy każdy. I tu trzeba strasznie uważać, żeby nie przesadzić. Myślę, że w stanie wojennym, tu bym miała... Nie wiem, co ty o tym myślisz, no w stanie wojennym ludzie, którzy pisali wiersze, sama je czytałam w kościele Popiełuszki, często były straszne, bo były zaangażowane właśnie. Angażowali się i koniecznie i ta literatura, no dobrze, że była niedobra. Więc znowu problem zaangażowania na przykład poetów, gdzie, znaczy myślę, że nie wiem, ja tego nie wiem. Nie wiem, jak to jest, prawda? Bo tu nie ma do końca odpowiedzi. No bo albo ktoś jest dobrym poetą, albo jest niedobrym poetą. Teraz można powiedzieć bardzo dobrze, że ten niedobry poeta przejął się wojną i napisał o wojnie. Tylko ja muszę ten wiersz niedobry przeczytać. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tu, że na tym chyba to wszystko polega, że nie mam, że dlatego jestem ci wdzięczna za to spotkanie, bo ja nie mam nawet właśnie... nie mam wiele odpowiedzi. Znaczy, wiem, że każdy, ja akurat na szczęście mam już dużo lat i nie mam znowu aż tyle czasu, żeby... Ale tym bardziej myślę, że każdy musi z nas pilnować tego, co mówisz, tej swojej drogi, ale każdy ma ją inną jednak. I dla mnie jest zagadnieniem, co to znaczy, no, dobry poeta. No, wiesz, właśnie wojna również wyzwala obok tego, wyzwala często też nie najlepszą literaturę i poezję, ludzi, którzy chcą dobrze, bo chcą być zaangażowani. No naprawdę, w stanie wojennym te wiersze, które powstawały wtedy często, no były bardzo niedobre, po prostu bardzo niedobre, po prostu. I tu jest tak, że ja właśnie nie mam jakby pytań, tylko chcę powiedzieć, że dla mnie to spotkanie jest
bardzo ważne. Myślę, że będę o tym jeszcze rozmawiała i na pewno my będziemy ze sobą jeszcze rozmawiać, ale myślę, że ono jest dlatego takie wspaniałe, że ono nakuło. One, prawda, że każdy jest jakoś, ma właśnie takie pytania, ale na które myślę, że do końca sobie nie można odpowiedzieć. Bo gdybyśmy odpowiedzieli, to nie musielibyśmy już żyć. Znaczy, nasze życie to jest ciągłe zadawanie pytań. I to jest wspaniałe, że ciągle musimy pytać, prawda? Co można jeszcze zrobić, co jest jeszcze możliwe. Ja bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Za chwilę oddaję głos tylko ad vocem tylko do tego pytania. Dobry poeta, bez względu na to, czy wojna, czy nie wojna, jest dobry, kiedy nie mówi nam, co mamy myśleć, tylko po co mamy myśleć. Taka jest różnica między dobrą literaturą, dobrym poetą, dobrym naukowcem albo mędrcem. To nie mówi nam, co mamy myśleć, tylko po co mamy myśleć. To jest różnica. To po robi wielką różnicę. Proszę bardzo, tylko muszę powiedzieć, że jednak powoli zbliżamy się do czasu. Nie, tam to nie ja tu sobie stanę. Krzysiu, powiedziałeś, że to jest trochę wystąpienie twoje utopijne, trochę idealistyczne i to prawda. Ale jednocześnie to jest takie wystąpienie, które jest fundamentalne. I dla mnie na przykład trudne jest to, jakie zadać pytania, no bo pytania dotyczą konkretów wielkich, a ty wzbiłeś to nasze spotkanie ponad to wszystko, prawda? Szymborska pisze tam w Rzeczywistość wymaga nie ma innych miejsc niż pobojowiska, jak pobojowiska, prawda? Czyli to się powtarza, ale to, co powiedziałeś o znaczeniu piękna, dobra i prawdy, o oddzieleniu zła od dobra, o wyzbyciu się relatywizmu, to jest w gruncie rzeczy to, do czego, co właściwie nas powinno wieść. Powiedziałeś o festiwalizacji. To jest to, co mnie przeraża i poraża. Ale już mieliśmy McDonaldyzację, mieliśmy karnawalizację, to wszystko już było, prawda? Do czego to prowadzi? Do powierzchowności. Więc nie wiem, tutaj siedzicie tacy młodzi, tacy piękni, wszystko przed wami. I ja na przykład słuchając Krzysia z zupełnie innej pozycji moich 69 lat i zupełnie innych doświadczeń. Piękny młody. Merci Bogu. Myślałam sobie o takim eseju, który dawno temu czytałam, nawet nie potrafię przywołać tytułu Czapskiego, w którym między innymi on opisuje jakiś tam poranek gdzieś we Francji, gdzie siedzi sobie w parku, czyta gazetę, ty będziesz wiedział na pewno, co to jest. Ja nawet nie pamiętam tytułu. I jest cudownie, jest sielankowo. I nagle się uświadamia ból. Bo nagle dociera do niego jakiś krzyk gdzieś z końca świata. On go nie słyszy faktycznie, on go słyszy swoim wnętrzem. Ja myślę, że to, co zrobiłeś, to, że ten krzyk z końca świata nie może nas opuszczać. I że to jest ważne. I ja myślę też, że fantastycznie, że dotknąłeś tak mocno i jednoznacznie tego, że jednak są granice między byciem fantastycznym naukowcem, fantastycznym filozofem, fantastycznym poetą czy malarzem i jednocześnie draniem, że nie można tego łączyć po prostu. To znaczy on sobie może taki być, natomiast wy musicie to jednoznacznie wiedzieć po prostu. Ja ci niezwykle dziękuję. Chciałam użyć takiego określenia, że to były rekolekcje, ale boję się teraz wszystkiego, co kościelne. No tak, tylko że rekolekcje nam się, dzień dobry, spłyciły strasznie, bo one się łączą jednoznacznie, ale w gruncie rzeczy jest to, co się z nami dzieje właśnie na granicy piękna, dobra i prawda. Zupełnie to właśnie nie na temat, tylko tak sobie pomyślałam, że ja tak się strasznie, wczoraj pracowaliśmy nad wierszami Szymborskiej, i tam jest taki wiersz o profesorze. I pytanie pada do niego, czy kiedykolwiek był szczęśliwy. A on powiedział, pracuję. I to dla mnie to jest wspaniałe, bo to właśnie odpowiedź jest, no, pracuję. Myślę, że to bardzo ale wszystko... Tam jest jeszcze jedno... Musisz przejść, bo się przewrócisz. Tam jest jeszcze jedno ważniejsze pytanie. Zadaje mu pytanie ona, czy
wierzy w dobro i że w ogóle dobro może zwyciężyć na tym świecie. A on odpowiada: za dużo przeczytałem książek historycznych. Krzysiu, dziękuję ci najpierw. A tobie zazdroszczę, poprosił. I jeszcze oddaję. Ja chciałam zapytać w sprawie troszeczkę podobnej do twojego pytania. Mianowicie, każdy z nas ma, no miała, bo ma dalej przyjaciół w Rosji, Rosjan. I no, wszyscy chyba tutaj przeczytaliśmy, co napisał Michnik w tej sprawie i jaką ma postawę. I zresztą od samego początku wojny, nawet i 14 roku. I to jest bardzo trudne, dlatego że te postawy są bardzo różne i jeśli postawa jest naszego przyjaciela taka, że jak Michałkowa albo wielu innych artystów rosyjskich, którzy, dla których Ukraina nie jest problemem i to, co tam się dzieje, też nie jest problemem. I to jest jasne. Wszystko oni przestają po prostu być naszymi albo moimi przyjaciółmi. Ale też są osoby, które są zagubione i nie wiedzą i wtedy po prostu trzeba się starać z nimi mówić, chociaż jest po prostu jak u Kiplinga, no zew krwi i nie możesz tak po prostu odciąć od swojego narodu, od swojej przeszłości, od swojej historii, od swojej tożsamości, od wszystkiego, w czym ty rosłeś. I oczywiście, jeśli masz 16 lat, możesz wyjechać i budować wszystko na nowo, ale jak masz 60 lat, to już nie jest tak łatwo. I są osoby, które mają bardzo wyraźne postawy i nie od dzisiaj i nie od 14 roku i tutaj nie tylko Memoriał chcę przywołać, ale inne organizacje. Są też media, jak na przykład Dość i wielu intelektualistów, którzy właśnie hodują taką postawę no takiej wybaczalnej odpowiedzialności albo takiej frywolności, niby, że to wszystko na niby i tak naprawdę, bo tutaj jednak jesteśmy i nam się należy na przykład na Łotwie też po rosyjsku mówić i kiedy wyjeżdżamy do Gruzji, Gruzja nas przyjmuje, to jednak wywieszać flagi rosyjskie, niech oni łopoczą tak pod oczami Gruzinów, których jeszcze niedawno i staperskimi łopatkami żeśmy mordowali, a później nawet i bombardowali Gruzję i też świetnie reagował, tak? Tak samo jak wcześniej na Czeczenię, na inne różne. I chcę zapytać, jak mamy się zachowywać z tymi naszymi przyjaciółmi, którzy czują i wstyd rosyjscy, tak? Ale jednak nie mogą się odciąć od pewnych swoich spraw tożsamościowych rosyjskich. Jak w tym mamy żyć? Bo to jest naprawdę bardzo trudne i szczerze mówię, że nigdy po prostu nie wiem. Bo było jeszcze jedno pytanie, tak? To powoli trzeba zbliżyć ku końcowi. Zbieramy te ostatnie pytania. Moje jest podobne właściwie. To znaczy, teraz się tam na ten kabel. Tyle pod kabel. Okej, okay, proszę się zbliżyć do nas. No nie, trzeba. Już proszę wstać. Właściwie myślę, że sporo z nas tak czuje. Ja w każdym razie tak czuję, że chyba już nie ma nadziei na to, żeby na tą reformę Rosji od wewnątrz. Znaczy nie mówię o poszczególnych osobach, które cierpią z tego powodu, co się dzieje, albo uciekły wcześniej. Dlatego, że wydaje się, że propaganda rosyjska jest w stanie przerobić każdą klęskę na zwycięstwo. I ten mit będzie dalej ludzi niósł, oni go kupią, polubią, będą za niego walczyć i zamkną oczy na wszystko pozostałe. To jest taka bardzo smutna refleksja i pani, która pytała o zwrot dóbr kultury. No to jest chyba tak jak z tym postawieniem przed trybunał kogokolwiek międzynarodowy. No, że póki się ich nie ma w garści, to się ich nie postawi przed trybunał. Przecież Niemcy zostały pokonane fizycznie, niemoralnie, po to, żeby mogli być zbrodniarze sądzeni. No więc to jest trochę strasznie smutno o tym myśleć, że właściwie no innego
nie wiem, no nie ma wyjścia, no bo przecież nie pokonamy. Ale takie już całkiem praktyczna rzecz. Mój mąż, który zresztą jest profesorem tego uniwersytetu, na początku wojny był poproszony przez przyjaciół amerykańskich na takie zoomowe spotkanie na temat tego, co robić z naukowcami rosyjskimi. Zerwać kontakty, nie zerwać kontaktów. No i właściwie ciągle się nad tym wszyscy zastanawiają w tym gronie, dlatego że tak, wiadomo, że rektorzy, nie wiem, tam stu kilkudziesięciu uczelni podpisali taką obrzydliwą lojankę. Ponad 300, no właśnie. No dobrze, ale jeżeli ktoś jest uczonym na tej uczelni, wykładowcą, a on przecież się nie określi, jeżeli oni nie są w stanie z najbliższą rodziną rozmawiając powiedzieć, co myślą o tej wojnie, to nawet no przecież ci Ukraińcy, z którymi mam do czynienia teraz, no to oni no przestali rozmawiać z braćmi, ojcami, no bo oni nawet nie zrobią takiego pozornego gestu typu no bardzo wam współczuję i cisza, powiedzmy ze strachu dalej cisza. Nie. Na to nas chciało zaatakować, a ja się polityką nie interesuję. No ale jak przepytać tych naukowców, z którymi by się chciało mieć współpracę, bądź się właśnie chce kompletnie ich skreślić? No to jest właściwie nie wiadomo, nie ma. No ma ktoś jakiś pomysł, jak to można zrobić? Życie jest pomysł. Proszę bardzo. Jako budowniczy mostu mam na to mostów odpowiedzieć. Może was zaskoczy ta odpowiedź, ale ja jestem za radykalnymi krokami. Znaczy to, jak staram się uczyć postępować w takiej sytuacji, to pierwsze, słuchać ofiar, czyli słuchać, co Ukraińcy mają na ten temat do powiedzenia. A nie tylko dlatego, że to się oddaje jakby pokłon w ich stronę, ale oni czują, jak dobry rodzic, jak zwalczać chorobę. I że tendencja chorego organizmu jest taka, żeby się wdzierać w te wszystkie zakamarki litości, słabości i tak dalej. Wiecie, jak choroba działa. I czasem po prostu, żeby dla dobra ofiary, jeżeli tak zrozumiemy Rosjan dzisiaj, pomóc im stanąć na nogi własne, musi ich to zaboleć. Więc nie bałbym się odmowy, ona przecież nie musi trwać wiecznie. Natomiast w tym momencie, na tym froncie są potrzebne naprawdę radykalne kroki i to w tym sensie, jakbym patrzył też z perspektywy tych bliskich ludzi w Rosji, no, czy z Rosji, którzy gdzieś są w tym świecie. Bo oni będą szukali każdej formy, żeby stać się też ofiarami, prawda? Bo taka jest logika. Będą się czuć ofiarami, zresztą to słyszymy, że my też jesteśmy ofiarami Putina, że będą starali się narzucić tą narrację. Trzeba to przerwać i oni też tego potrzebują. Jest taki moment, już przywoływałem tutaj Herlinga Grudzińskiego, w którym sam zrozumiałem, że sam wpadłem w taką pułapkę. Pamiętacie, jest bardzo kontrowersyjne zakończenie Innego Świata Herlinga Grudzińskiego. To jest ta opowieść o gułagu, kiedy on już jest w Rzymie, jako dawny więzień i w hotelu w Rzymie przychodzi do niego, odnajduje go współwięzień z gułagu. I prosi go, przychodzi do niego, szukał go całe lata, bo wie, że on nie będzie normalnie mógł żyć, jeżeli nie usłyszy od swojego współwięźnia Herlinga jednego słowa rozumiem. Nie, że wybaczam cię, tylko rozumiem. A ta historia jego jest taka, że kagiebiści, bo imperium też działa tak, że nie wystarczy, że zabiją ciebie, czy wydają wyrok na ciebie, ale jeszcze sprawią, żeby twoja koleżanka doniosła na ciebie, żeby cię można było zamordować, to znaczy uczynić ciebie współwinną tego morderstwa. I tak się stało z tym człowiekiem, że on dostaje taki wybór, że może przetrwać gułag, jeżeli wyda
swoich współwięźniów, Niemców w tym przypadku, bo szukali, KGB szukało po prostu donosu na ich zwykłego pretekstu, żeby ich zastrzelić. I on przyszedł, czyli wydał ich na śmierć, tak, i przyszedł do Herlinga, żeby usłyszeć jedno słowo: rozumiem. I ja całą duszą byłem za nim, jak czytałem pierwszy raz. Ja byłem cały czas w tym momencie, wiecie, że przecież my musimy do pojednania, do zrozumienia doprowadzić i tak dalej. Herling odwraca się od niego i nie wypowiada żadnego słowa. I w momencie, kiedy potem już stawiano mu zarzuty czy pytania wobec tej jego postawy, on powiedział: ja musiałem wyjść z innego świata. Wy mnie nie rozumiecie. Tak? Ja musiałem zrobić wszystko, bo już na mnie czekało to, żebym ja jednak w tym świecie został. Rozumiem. Tak? I że to są takie sytuacje, które po prostu radykalnie coś przełamują takiego, tak? W którym wyzwalamy się z innego, to jest potężny system, który po prostu nas osacza. I jeszcze raz podkreślam, że bez radykalnych, takich kompletnie odwracających świat do góry nogami, jak też ta nauczycielka ze Srebrenicy i tak dalej, postaw, nie przełamiemy tego. I myślę, że od tego od nas Rosjanie, jeżeli naprawdę myślimy o zmianie, oczekują. To znaczy, jeżeli tylko okażemy miękkość i tak dalej, to znowuż utrwali się ta wieczność. Tak? Co robisz z takimi jak Węslowa na przykład? Jak inni? Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Nie zgadzam. Znaczy mówię sobie. Dobrze, ale posłuchajcie Ukraińców. Dajcie im głos. Bądźcie z nimi. To samo mówię Rosjanom. Tak? Macie odwagę przekazać pomoc. Jeżeli chcecie pomóc, przekażcie na ukraińskie siły zbrojne. Pokażcie, że to jest wasza wola. Tak? Krzysztofie, bardzo ci dziękuję. Bardzo, bardzo. Pewnie tu w naszym gronie szkoły te wszystkie tematy powrócą. Ja nie mam żadnych mądrości na koniec. Bardzo dziękuję za przyjście. Proszę pamiętać, między prawością a litością jest tam na rogu sprawiedliwość. I to ona pomaga czasem. Nazywała się Atena. I warto mieć to na uwadze. To jest sprawiedliwość. I to tyle. Przywołałeś Ateny, bo bardzo mi się podoba to rozróżnienie, na które zwróciła uwagę Oksana w swojej książce Zabłuszko. Bo mamy te dwa pojęcia wobec tego imperium. Małorosja jako Ukraina i Wielkorosja. Tylko Oksana zwróciła uwagę, że to jest odwrócenie porządku greckiego. Tak? Bo w Grecji mała Grecja to były Ateny, jej serce. A wielka Grecja, Magna, to były kolonie. Tak? I duma była z małego, tak? I z serca. W naszym świecie duma jest z wielkiego, dlatego to imperium tak dobrze się ma. I na pytanie pani, to sprawiedliwość. To pomaga. Pojęcie sprawiedliwości, to co my mamy w sobie. To jest bardzo dobre pojęcie i podążajmy też tą drogą. Ale na dziś koniec. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do mojego zobaczenia w innych publicznościach.